Święto Nawrócenia świętego Pawła, czytamy fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy to Szaweł, przekonany o tym, że robi dobrze, zwalczając chrześcijan, jedzie do Damaszku i w drodze do Damaszku Chrystus spotyka go. I tutaj jest takie, Paweł ma takie doświadczenie, takie bardzo mocne doświadczenie szkoły Pana Jezusa, kiedy to Szaweł nagle zrozumiał, że to wszystko, co robił, co jemu wydawało się dobre, w świetle, jakim pokazał mu Chrystus, jego działania, okazało się, że pomylił, że jego wielka troska o Pana Boga zepchnęła go na manowce człowieka działającego przy Bogu. To święto nawrócenia świętego Pawła to jest takie święto dla nas wszystkich, święto nawrócenia. Szczególnie wtedy, kiedy Pan Bóg przez swoje światło, przez ludzi, których posyła, nagle rozświetla nasze działania i rozumiemy, że i widzimy, że być może gdzieś pogubiliśmy się, jakieś przestawiliśmy akcenty, zaczęliśmy za bardzo skupiać się na czymś, co do Pana Boga nie prowadzi. To jest moment nawrócenia. Zawsze, kiedy jesteśmy w takim zakręcie życiowym, kiedy zdarzają nam się jakieś upadki, to prośmy właśnie również przedstawiennictwo świętego Pawła. Nawet modląc się tak prosto, święty Pawle, ty znasz to doświadczenie, ty przez to przeszedłeś zwycięsko, bądź mi umocnieniem, bądź mi pomocą w drodze do Pana Jezusa. Pamiętam, jak kiedyś byliśmy z młodzieżą na wyjeździe w Bieszczadach, bardzo ładne są Bieszczady, i tam ktoś znalazł takie miejsce, gdzie były maliny rosły. No i tak wszystkich zawołał, wszyscy poszliśmy jeść. I zasadniczo to jest opowieść o tym, co zrobił święty Paweł, bo dzisiaj mamy o nawróceniu świętego Pawła i to jest właśnie takie znalezienie czegoś, co jest w ogóle najcenniejsze i słyszymy, jak Jezus mówi, że pójdziecie, tam będziecie głosić Ewangelię i tak dalej, ale że to nie jest taka po prostu robota do wykonania, taka ciężka charuwa, tylko to jest najpierw po prostu znalezienie czegoś, co jest wspaniałe, nie? Tak jak tamten chłopak znalazł te maliny i one w ogóle były bardzo dobre i on wszystkich zawołał, bo chciał, żebyśmy wszyscy z tego mogli skorzystać. I to nie było dla niego taki obowiązek, no chyba, że malin byłoby mało, to wtedy on rzeczywiście mógłby mieć z tym problem, żeby zawołać resztę, ale było akurat dużo malin, a w Chrystusie jest w ogóle nieskończoność. My nic nie tracimy, przecież jak innych zapraszamy do Chrystusa. I to jest to głoszenie Ewangelii, o którym tutaj jest mowa. Nie? Najpierw rozpoznajemy, że znaleźliśmy coś, co nas syci, co nas karmi i wtedy z tego rodzi się głoszenie Ewangelii i zapraszanie innych. Wtedy to ewangelizowanie to nie jest żadna ciężka charówka, to jest po prostu dzielenie się swoją radością. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.